Cześć, witajcie, odcineczek numer 3, jeśli chodzi o serię Kuchwale Niewymiennych. Zrobiłem potężnego Salibę i wrzuciłem go do podstawowego składu. Oprócz tego trochę grania i nagrody za Division Rivals. Łapeczka w górę, bardzo mile widziana od was pod tym materiałem. I jeszcze oczywiście sprawdźcie, czy macie aktywną subskrypcję. Lecimy! Wpisz kod i odbierz 10 zł rabatów w sklepie alsen.pl. Okej, czas na trzeci odcineczek Kuchwale Niewymiennych, a ponieważ wyszedł William Saliba, on może idealnie pasować tutaj na stopera do naszego składu. Trzeba wymienić składy 8-3, 8-4 oraz 8-5. Może zacznijmy od składu 8-3. Minus jest taki, że brakuje nam tutaj ifów. Jakichkolwiek. Nie mamy. Nie mamy nic. W ogóle jak stoimy z overallami? Bo już częściowo się tutaj... Ale okej. Na 8-5 wystarczy. Dobra. Pierwszy składzik o Salibę leci. Zabaw Bernardeski, tak. Smykają. Ja tutaj w czwartej. Bo ja nawet na tym Road to Glory nie grałem w ogóle przez ostatni miesiąc. W tym kompletnie nie grałem na tym koncie. Więc ja w grudniu, jak był reset sezonu, spadłem do drugiej i nawet nie grałem w ogóle Rivalsu i spadłem teraz do czwartej. O kurde, grubo polecieliśmy. Auchicze. Auch. Dobra, przepalamy coś takiego. Drugi składzik. Troszkę wydaliśmy pieniążków, ale... O to chodzi przecież w tej serii, żeby wydawać. Wydawać na fajne SBC, a przy okazji przetestujemy piłkarza, o którego sporo z was pyta, czy to na streamie, czy też nawet w komentarzach pod najnowszym filmem na YouTubie. A tutaj Aubameyang wpadnie, 85, spoczko. O, w sam raz, dobra. No i skończone wyzwanko o zawodnika, który tutaj może naprawdę zagościć u nas w składzie na dłuższy czas. William Saliba, stoper. Zobaczmy sobie jego statystyki za momencik. Jego największe atuty. Fajnie, bo będziemy miał zgranie z Upamecano i ze Schmeichelem. Więc na 7 powinien śmigać. A wejście też piękne. Do składu, do drużyny. Dobra, jest i Saliba. Wzrost. To na pewno jego atut. 1,92 m wzrostu. Przyspieszenie, szybkość biegu. Jest ok, chociaż przyspieszenie 81. Jest ok, ale nie jest wybitne, jeśli chodzi o stoperów. Przy jego, wzroście zobaczymy, jak to wszystko będzie razem korelować. Bardzo dobra skoczność, co nie jest oczywistością. Na przykład Zyle jest bardzo wysoki. Właśnie, ile ma Zyle wzrostu? Bo on ma strasznie słaby jumping, z tego co pamiętam. Zyle ma skoczności 42, a ma 3 cm więcej wzrostu tylko niż Saliba. Czyli Saliba jest, no powiedzmy, dużo lepszym zawodnikiem w powietrzu niż taki Zyle. Dobra, siła, wytrzymałość. Ataki defensywne też top, może te ślizgi, ale... Nie powinno to przeszkadzać. Dobra, zobaczymy, jak on będzie w naszym składziku śmigał. O, idealnie! Niewymienny Marcelo tutaj wleci. I będzie miał pełne zgranie. Świetna opcja, Bardzo ładnie to wyszło teraz. Dobrze. Dobra, śmigamy, panowie. Po zwycięstwo na wirtualnej Murawie. Kolejne, trzecie już, prosimy. Bardzo zapraszamy do tańca i do... O nie. 64 pinga, teraz to zauważyłem. Ale już tego nie odkręcimy. Raków i Chemik. Coutinho, przedziera się. Szuka wejścia w pole karne. Coutinho. Ale szybciej dar. Oj, do zielonce, prosto w Majka. W mini Majka, a właśnie Big Majka w tym wypadku. Bo jednak Mike to jest... Solidna firma na bramce, chciałoby się powiedzieć. Ale ten strzał Coutinho, nie do obrony. Miro Kloze! Miro Kloze! Ale skol! Mirosław Kloze! Kapitalny lobik! To siedzi, to działa, to chodzi! Phil Foden! Czy się przedrze? Phil Foden! I rozerwie siatkę! Oj, tutaj trzeba uważać. Wszystko przeblokuje Upamecano. A właśnie, a jak przy piłce będzie się zachowywał Saliba? Ej, zwrotny jest! Taki przyjemny. Futbolówką przy nodze.
Phil Foden, świetna piłka. Miro Klose, 4-0. 17 minuta. Miro Klose, Miro Klose! O, szkoda, że na czerwonce. Szkoda, że na czerwonce tutaj teraz. Połakomiliśmy się na piękne wykończenie. Ale co, Miro Klose sobie drybluje między obrońcami. Łatwo lawiruje. Za mocno chyba. A nie, jednak w sam raz. Dinio. Klose! Jest! Ale wciśnięte pięknie. Będzie rage quit rywala, czy teraz nie? Ależ akcja, Ronaldinho. Ależ akcja solowa. Brawo, Ronaldinho. Kapitalnie znowu porobiony rywal. Tutaj Dawid Koral na czacie pisze, że z nim grałem. Sorry, mordeczko. Ale gram do końca. Dominacja statystyka i dominacja wyniku. I co, jeszcze jednego winka sobie myślę zgarniemy. Jeden. Tak, i spokojnie, stopniować trzeba tą serię. Cztery winy. Będą nagrody tutaj, nie wiem, jedne tam dwie megapaczki, coś tam jeszcze. W sam raz, żeby stopniowo sobie tutaj wejść w czwartek, potem w kwalifikacje do Food Champions i w weekend zdobyć trochę monet. Osły zielona go. Chyba znowu z zawodnikiem z Polski. Zmierzymy się po czwarte zwycięstwo. A, karny! Tutaj machnął nogą rywal. Niepotrzebnie. Teraz zmieniliśmy kierunku i wyszło bardzo dobrze. I napędzamy akcję. Phil Foden. Ależ dał piłę. Miro Klose. Miro Klose! To jest snajper! To jest snajper. To jest definicja prawdziwego snajpera. Aj, ładnie teraz zagrał rywal. Bardzo ładnie. Garincha na 1-2. Pięknie, Klose. Brawo. Odkuwasz się. Oj, rywal wszedł na presie. I 2-3. Ale szybko tutaj Garincha się zabawił. Dobra, to już musi być brameczka. Teraz już Casillas tego nie uratuje. 4-2. Ronaldinho. Ale bomba, Coutinho. No te zielonki siadają na dzisiejszych meczykach. I to się może na pewno podobać oglądającym. Chociaż teraz jeszcze Leo Messi przechwycił od Marcelo, 10 minuta. Jeszcze jakaś szansa dla oponenta. Saliba, co za interwencja. Mistrzowska interwencja, naprawdę. I jeszcze kontratak, pędzimy. Coutinho wrzuci. Inaki Williams, jest! Kolejna zielonka, jest Inaki Williams. Bramko na 6-2, brawo. Brawo. Brawo, drużyna. 4 winy zgarnięte. Będą nagrody za te 4 winy otwierane. I spoko. Myślę, że sobie spokojnie tutaj pogrindujemy do elitarnej. A jak już będzie elitarna, kto wie, może na tym Xboxie powalczymy. Powalczymy o jakieś wyższe cele w tej elitarnej. Zobaczymy, jak się tutaj giereczka będzie kleić. Nadszedł dzień dzisiejszy, jak to mawiał klasyk, czyli nagrody za Division Rivals. Czwartek już jest, można te nagrody odebrać. Ja wezmę nagrody niewymienne, ale z tego, co słyszałem jeszcze, nie wiem, na ile jest w tym prawdy, ale podobnież odbierając nagrody na Xboxie, tylko że nie na konsoli, a na kompanionie, była możliwość odbierania tych nagród kilkukrotnie nawet. Ciekawe, czy to jest, ile jest w tym prawdy, czy dużo, czy po prostu paru osobom się tak zbagowało. No w każdym razie my czekamy na jakieś karty niewymienne, jeśli chodzi o te paczki. Podobiorę niewymienne, bo na tym polega ta seria, żeby nawet jeśli trafię jakiegoś prawego obrońcę, no nie wiem, w stylu nawet Trenta Alexandra-Arnolda złotego, no to on tam wejdzie sobie za Coufala, którego aktualnie mamy na prawej flance i będzie pasował idealnie. Tutaj mam na przykład bramkarza, który nam raczej nie pasuje, bo mamy Szmajchala już w składzie. Rodrigo, być może fajny zmiennik, kto wie. Dobra, Rui Silva czy jest... Okej, można go sprzedać i zapolować dalej. Co mamy? Dwie megapaczki, jeszcze mieszana paczka piłkarzy. To jest jakaś paczka wymienna. Nie wiem, czy to jeszcze za pana francuskiego stopera z SBC ta paczka się nam tutaj jeszcze nie ostała. Być może. W każdym razie ma to mniejsze znaczenie, bo
Nic z niej dobrego nie poleciało. Dobra, jeszcze dwie megapaczki. Niewymienne i nagrody za Division Rivals. Pierwsze nagrody za Division Rivals to będzie finito. No i trzeba będzie zapolować na kolejne dobre nagrody, ale to już w Food Champions i w kwalifikacjach do Food Champions. Tylko to będą nagrody wymienne. Zarówno za Food Champions, jak i za kwalifikacje. No i o, tu mamy prawego obrońcę. Francja. O! W teorii Klaus mógłby pasować za Coufala, bo by zgrał się z francuskim Salimą, tak? Więc to by pasowało. No dobra, dobra. Tutaj jeszcze Van de Beek też niewymienny. Okej, okay. Ja skwesuję Klausa i tak już mamy niewymiennego w klubie. Ewentualnie odzyskam ich sobie na webapie. No i ostatnia paczka z ADR. Mega paczka, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już to będą nagrody za wyższą ligę znacznie. I jest zaraz Pilicueta jeszcze na podsumowanie. No i nie oddały te niewymienne paczki z ADR. Ale jeszcze jakiś styl gry, jakiś Adrien Rabiot. Estupinan na lewą flankę, ale tam mamy Marcelo, także zbyt dobry obrońca, żeby się go pozbywać. Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, łapeczki w górę, subskrypcje, mam nadzieję, że na kanale już zostawiliście, a jeśli wcześniej już mieliście, to zobaczcie przypadkiem, czy ktoś wam jej nie zdjął, bo czasami takie przypadki też się zdarzają. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, wpadajcie do mnie na streamy, na Facebooka, trzymajcie się, cześć, na razie.